Justyna Żyła nie poddaje się po gigantycznej fali krytyki, z jaką uporać się musiała po występie na otwarciu Tańca z Gwiazdami. Już zapowiada, że bierze się do roboty i wygląda na to, że ma pomysł, jak wygrać taneczne show i przyćmić wszystkie inne gwiazdy. Justyna Żyła jest wyjątkowo kontrowersyjną postacią w polskim showbiznesie. Wiele osób uważa, iż kariera zbudowana w głównej mierze na skandalu wokół rozwodu z polskim skoczkiem, Piotrem Żyłą, woła o pomstę do nieba. Celebrytce jednak takie słowa nie przeszkadzają i z chęcią bierze udział w kolejnych telewizyjnych show. Niedawno głośno było o jej występie Tańcu z Gwiazdami, do którego podobno bardzo ambitnie się przygotowywała. Choć w mediach społecznościowych nie przestawała chwalić się swoimi dokonaniami na parkiecie, nie widać było efektu morderczych treningów podczas jej występu w pierwszym odcinku show Polsatu. Jej taneczne wyczyny ostro skrytykowało całe jury, teraz jednak okazuje się, że Justyna Żyła nie ma zamiaru się poddać. Głośno mówi, że chce wygrać Taniec z Gwiazdami i wygląda na to, że już nawet ma na to pomysł. Justyna Żyła się nie poddaje. Chce wygrać Taniec z Gwiazdami. Choć słowa krytyki były niesamowicie ostre, a w internecie wciąż pełno jest prześmiewczych komentarzy na temat jej występu, Justyna Żyła nie ma zamiaru się poddawać. Właśnie opublikowała na Instagramie zdjęcie swojego śniadania, a podpis pod fotografią nie pozostawia wątpliwości. Za oknem szaro, wero i ponuro, ale za to śniadanko było kolorowe. Weekend z moimi pociechami dobiega końca, a my wracamy do roboty. Uśmiech i do przodu, możemy przeczytać. Wygląda na to, że Justyna Żyła nie zamierza odpaść w najbliższym odcinku i chce pokazać, że jej ostatni występ był wypadkiem spowodowanym przez nadmierny stres. Celebrytka ma już chyba nawet pomysł na zdobycie legendarnego trofeum dla najlepszej pary, ciężkie treningi, do których jeszcze bardziej zmotywowała ją krytyka jury programu. Tragiczny występ celebrytki w pierwszym odcinku tanecznego show. Przypomnijmy, że jej występ u boku Tomasza Barańskiego wprawił w osłupienie zarówno jury, jak i licznych widzów. Powiedzieć, że nie poszło im najlepiej, to jak nie powiedzieć nic. Jurorzy nie pozostawili na nich suchej nitki i gdyby nie niespodzianka, dzięki której wszyscy pozostali w programie, z pewnością byłoby to jej ostatnie wyjście na parkiet. Powiem trochę w sloganie skoczków, że mnie tak spięło w środku, że myślałam, że mi noga rotę lepiej na boki. Nie wiedziałam, w którą stronę ma iść, co robić. Naprawdę takie emocje mi towarzyszyły, że zjadło mnie stres, mówiła zaraz po zakończeniu programu.